Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków tak powiedział, że duszpasterze powinni pojechać za swoim ludem, tam gdzie pracują, między innymi do Irlandii. W 2005 roku zdecydowałem się o tym, żeby na chwileczkę zmienić mój misyjny kraj z Brazylii na jakiś europejski. I ponieważ tutaj w Irlandii miałem już brata, który mieszkał z rodziną, więc zdecydowałem się przyjechać do Irlandii, zwłaszcza że coraz więcej Polaków przyjeżdżało. Na początku, kiedy przyjechałem, spotkałem się z biskupami zarówno diecezji z Cork, jak i z sąsiedniej diecezji Cloyne. Spotkałem się z księżmi. No i oni tak mówili, że 5 lat to wystarczy, jak Polacy się nauczą po angielsku i wtedy już nie będzie potrzeba kapelanów. Ja mówię, ksiądz biskup jest wielkim optymistą, ponieważ ja pracowałem w Brazylii i kiedy byłem na południu, tam Polacy są od 200 lat. Już przestali mówić po polsku, ale w dalszym ciągu chcą mieć msze święte po polsku. Tak? Także mówię, szczęść Boże, jak ksiądz biskup uważa, że po 5 latach już nas nie będzie potrzeba, no to zobaczymy. Ale jestem już 13 lat i nowi księża przyjeżdżają. Ja szukałem pracy w Polsce, siostra szukała pracy dla mnie w Irlandii. No i kto pierwszy znajdzie pracę, ten tam będę. To. Siostra znalazła pracę, tutaj przyjechałem, 3 miesiące. 3 miesiące później przyjechała Asia z dziećmi. Plan był taki, że przyjedziemy tylko na 3 miesiące. Takie były nasze plany, no ale plany szybko się zmieniły właśnie, jak jednak człowiek zobaczył jakość życia tutaj, to postanowiliśmy zostać na dłużej. Trudna sytuacja w Polsce była ekonomiczna. Sytuacja związana z pracą. Ja straciłem pracę, żona podobnie. No i tak podjęliśmy taką decyzję o wyjeździe. Mieliśmy tutaj już znajomych, że akurat do Irlandii, bo też ja jak miałbym wyjeżdżać, to do jakiegoś kraju, gdzie się mówi w języku angielskim, bo tylko ten język znałem. Że w Irlandii, no to polskie realia, życie, po części też rodzina, która wcześniej się tutaj jednak dostała do Irlandii i zaczęła sobie życie układać, to ze strony małżonki. Z mojej strony zostaliśmy praktycznie w Polsce sami, więc jeżeli tu miałam brata, rodziców, to ciężko już było żyć w Polsce, więc nic nam nie zostało, jak przyjechać tu. No, ja to zawsze chciałem wylądować w Irlandii. Że skończyłem studia, popracowałem rok w Polsce i ściągnął mnie tutaj znajomy Irlandczyk. I tak już siedzę w Cork 12 lat. Potem był epizod, że chciałem wrócić do Polski, szukałem żonę w Polsce. Pretekstu do powrotu, tak, do Polski. Pretekst do powrotu. I tak oto ja znalazłam się tu. Pierwsze wrażenie to byliśmy zauroczeni. Zauroczeni uśmiechem, taką otwartością ludzi do siebie, taką przyjaznymi gestami, kolorami, no i przyroda robi swoje. Nie było takiej gonitwy jak w Polsce albo gdzieś w wielkich miastach, że wszędzie człowiek jest zaganiany, nie ma czasu na nic. Nie, tutaj tak spokojnie wszystko się dzieje, swoim tokiem. Tu jest taka serdeczność i jakby każdy zakłada, że no, trzeba sobie pomóc w takich najdrobniejszych sprawach, takiej codzienności. Nawet mijając się na ulicy, uśmiech na twarzy, także to jest naprawdę sympatyczne i ludzie, którzy się nie znają, wystarczy, że jakby nasz wzrok się spotka, to uśmiech na twarzy się pojawia i to jest takie jakby, to jest takie oczywiste dla Irlandczyków. Irlandia jest takim krajem, że łatwo tutaj wejść, łatwo się wtopić, ludzie są bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni, też pomocni, no wszędzie tak naprawdę jest blisko, więc czy się mamy wybrać w góry, czy nad morze, to wszędzie jest to jakby wycieczka na chwilę tak naprawdę. Mnie zaskoczył akcent.
wiadomo, w Polsce się człowiek uczy tego angielskiego takiego formalnego, bez akcentu, a tutaj się przyjeżdża i wystarczy tylko przejść przez główną rzekę w korki, już jest zupełnie inny akcent. No i pogoda. Wszyscy straszyli nas, że będzie padało raz w tygodniu od poniedziałku do poniedziałku. A tu przyjechaliśmy w ciągu tych 6 lat chyba 2 albo 3 lata stulecia było, tak, że było tak ciepło. Chociaż raz jak się zdarzyło, że faktycznie padało tam raz w miesiącu od 1 do 31, no to faktycznie te okolice były zalane. A różnic czy coś więcej? Nie, no, europejski kraj, czy katolicki, możemy się spierać. Europejski, na korzeniach chrześcijańskich, więc te wartości są podobne w Polsce i tu w Irlandii, więc znowu aż takich wielkich różnic to chyba nie ma. Właściwie przylepić taką plakietkę, że katolicki kraj, bo chyba do żadnego już kraju jakiegoś, a tym bardziej do Irlandii. Może 30-40 lat temu, jak to mówią sami Irlandczycy, to nie są moje słowa, czy Irlandczycy księża, tak dużo ludzi przychodziło do kościoła, nawet w procesji Bożego Ciała mogli uczestniczyć tylko mężczyźni. Kobiety stały z boku, nie było miejsca, procesja zajmowała tak dużo miejsca. Szkoły były prowadzone tylko i wyłącznie przez kościół katolicki, księża, którzy byli święceni, musieli czekać 2-3 lata na swoją parafię, wyjeżdżali na własną rękę do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, do Australii, gdzie wcześniej mogli rozpoczynać swoją pracę, a tak to w domu rodzinnym czekali na przydział parafii, ponieważ było ich tak dużo. Wielu Irlandczyków wyjeżdżało na misje do Afryki, do Ameryki Południowej. A dzisiaj na całą Irlandię jest kilkunastu, kilkudziesięciu kleryków. Każdego roku może kilku jest wyświęcanych dla całej Irlandii, więc to się wszystko jakby skończyło. Ja myślę, że wraz z dobrobytem, ale też i nie bez znaczenia, miały tu różne skandale wykorzystane bardzo sprawnie przez środowiska wrogie Kościołowi do tego, żeby skutecznie zniechęcić Irlandczyków czy odsunąć ich od Pana Boga, od wiary. Jest inaczej. Mimo to, że my jesteśmy katolikami, Irlandczycy są katolikami, my mamy inne potrzeby. My tego Boga bardziej po prostu chłoniemy, bardziej Go potrzebujemy. A Irlandczycy jakoś tak osiedli po tym wszystkim, co było tu wcześniej. Zrazili się do kleru. I w tym momencie jeszcze nie potrafią do końca pozbierać się po tym wszystkim i zrozumieć tego, że wie, że najważniejszy jest Bóg, a nie tylko ta otoczka wkoło. Złego doświadczenia nie mamy. Ludzie raczej są tacy tolerancyjni, aczkolwiek widać tak dookoła, że Kościół nie jest dla nich... Nie jest mile widziane, zwłaszcza dla tych... Dla młodych, którzy mają swoje ambicje, swoje plany. Czy spotkaliśmy się z opiniami też, że na przykład żaden kościół katolicki nie będzie mi mówił, co mam robić? Niestety jest bardzo taka ta opinia, wynikająca z historii. Ale my staramy się jakby, my Polacy jednak pokazywać, że kościół katolicki i nasza do niego przynależność jest ważna i dla nas jest ważne bycie w kościele i otrzymywanie od tego kościoła jednak tej wiary. Po tych starszych Irlandczykach widać, że oni jeszcze tym wszystkim też żyją, że jak się powie, że się jest z Polski, to oni, o tak, Jan Paweł II, on tutaj przyleciał i nam powiedział, że on nas wszystkich kocha i oni cały czas do tej wizyty Jana Pawła II wracają. Natomiast młodzi... swoje życie. Ale mamy swoje życie, swoje sprawy, swoje... zasady. Mam wrażenie, że ta irlandzka pobożność jest taka bardzo, bardzo płytka. Nawet sam fakt, jak wygląda msza święta, że msza święta jest na ogół bez śpiewów, jest bardzo szybko odprawiona. To nas od razu też na początku, po przyjeździe, nas zdenerwowało, że mszę można odprawić w taki sposób i tak szybko i bez żadnych śpiewów.
to w Polsce to było nie do pomyślenia i to nas też jakoś tak, tego brakowało przede wszystkim. Ja osobiście tak przeżywam mszę świętą, że idę do kościoła po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem, a tutaj jakby mam takie wrażenie, że oni przychodzą do kościoła bardziej, żeby spotkać się z innymi, że to jest taka bardziej takie spotkanie towarzyskie niż faktycznie spotkanie z Panem Bogiem. Nasze polskie msze są takie bardziej staranne, dopracowane, też kapłan jest skupiony bardziej na tym, co się dzieje na ołtarzu, prawda? Więc to dla nas to był tak, jeżeli chodzi o te doświadczenia właśnie z kościołem tutejszym, to taki właśnie taki mały prysznic dostaliśmy na początku. Co się stało, że Kościół tutaj próbuje się adoptować do sytuacji, próbuje się adoptować do świata, zamiast pracować nad tym, by świat adoptował się do wymogów Ewangelii. Jest odejście od sakramentu. Wielu ludzi uważa, że skoro nie ma księży, no dobrze, to sobie poradzimy jakoś i bez sakramentów też się da żyć. Wielu ludzi w ogóle się nie spowiada. Latami chodzą do komunii, przystępują do komunii świętej. Przyjechaliście w takim czasie, który jest dla nas tutaj wyjątkowy. Jesteśmy po referendum, które pewnie też w Polsce już odbiło się echem, gdzie ludzie w Irlandii, obywatele zdecydowali, że chcą usunąć prawo małych dzieci do życia. Tym samym wprowadzają do konstytucji prawo do aborcji, które jest odtąd dla nich uznane jako prawo człowieka. I to jest dla nas trudny moment jako katolików, jako ludzi w ogóle. I też tak myślimy właśnie o tym, jak teraz będzie wyglądać ta rzeczywistość. Wydaje mi się, że w ogóle społeczeństwo tutaj mocno dąży do tego, żeby jakby czerpać z zachodnich wzorców. Szczególnie chyba podoba im się sąsiedztwo Wielkiej Brytanii. Często wspominają o tym, że się odcinają od nich, a jednocześnie wiele rzeczy kopiują. I tutaj myślę, że w tym aspekcie będzie bardzo to widać, że powoli ta kultura będzie się zmieniać właśnie w tą stronę, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. I to jest trudne, ale właśnie też pokazuje chyba mocno to, że ta ziemia stała się ziemią misyjną, znaczy już dawno pewnie była, ale wczoraj jakby to bardziej dotarło do nas, że jest to ziemia misyjna. No i czas może zweryfikować, po co tutaj jesteśmy też. Nie tylko za chlebem w cudzysłowie, ale też może z innych ważniejszych może względów. Początki były takie, że my mieszkaliśmy bardzo blisko kościoła, więc to było dla nas oczywiste, żeby chodzić do kościoła i w niedzielę, i w tygodniu z dziećmi, po prostu siadać z przodu, tak jak w Polsce. Dopiero po pewnym czasie zorientowaliśmy się, że jesteśmy troszkę wyjątkowi w tym chodzeniu z całą rodziną i siadaniu z przodu. W tym chodzeniu już w tygodniu to też, jako młodzi ludzie z dziećmi. Wracaliśmy raz z miasta autobusem i słyszymy gdzieś tam za plecami rozmowę takich dwóch starszych kobiet i jedna do drugiej mówi, a ich dzieci to są grzeczne, bo oni tak codziennie do kościoła chodzą. I tak, wyszliśmy z tego autobusu. Ja mówię, Dasiu, weź zróbmy coś, bo psujemy obraz statystycznego Polaka na emigracji. Pijatyk nie ma, awantur nie ma, do kościoła chodzimy. To sobie ludzie pomyślą. My jak tutaj przyjechaliśmy, to nie byliśmy przy kościele. Byliśmy na etapie daleko od. Szukaliśmy tylko znajomych, tak? No tak, mieliśmy życie, mieliśmy swoje znajomy. Zainteresowania oczywiście, nie związane z kościołem. Dopiero później sytuacje życia, koleje gdzieś tam losu spowodowało, że z powrotem zaczęliśmy wracać do kościoła. Tutaj przyszło zrozumienie.
Bardziej można powiedzieć, że wręcz zatęskniliśmy już za tą wiarą, bo zaczęło nam brakować Polski, polskiego klimatu, polskiego języka na co dzień. Tych polskich mszy, które mieliśmy jako dzieci, jednak jeżeli się chodziło do kościoła. I jak weszliśmy kiedyś do kościoła na mszę z dziećmi, bo dzieci nas poprosiły, te najmniejsze, tu idziemy, to po prostu było takie wow. Przecież tu jest całkiem inne życie. Przecież my tu żyjemy jak w Polsce, że tu można jednak fajnie ułożyć sobie to wszystko i zacząć żyć inaczej. I tak trwamy w tym już od 7 lat ponad. Jak przyjechaliśmy, to był 2005 rok, to właśnie wtedy też przyjechał nasz ksiądz Piotr i powstały te msze polskie także w tym kościele, w centrum. No i zaczęliśmy chodzić na te msze. Odbywały się w języku polskim, także to było super, no i kościół był zawsze pełny. Mieliśmy to szczęście po prostu, że od samego początku, do samego właściwie naszego pobytu tutaj był polski ksiądz i mieliśmy możliwość uczestnictwa w polskich mszach świętych, ale długo, długo jakby nie było wspólnot. Nawet rozmawialiśmy na ten temat z Pawłem, że bardzo nam tego brakuje, że fajnie byłoby mieć taką właśnie grupę polskich katolików przede wszystkim. Bo jednak jeżeli chodzi o podejście do wiary, to Irlandczycy mają inne podejście do wiary niż my. Ja przyjechałam już na gotowe, już Remek miał wszystko w jednym paluszku. Wiedział gdzie co i jak, on się zresztą udzielał w scholi. Ja byłam właściwie chyba 13 lat w neokatechumenacie w Polsce. Ta historia troszeczkę inaczej się potoczyła, bo tak, byliśmy przez rzeczywistość jakiś czas irlandzka. Na katechumenacie, ale to było mieszane i Polacy się powoli wykruszali. No i rzeczywistość irlandzka jakby też nas troszeczkę jednak oddaliła od tej wspólnoty, a my z doświadczenia jednak wiemy, że życie bez wspólnoty ludzi, którzy mają te same wartości, którzy chcą żyć tak samo i też Słowem Bożym i modlić się i też mają rodziny, co jest no, teraz też i my mamy. Stwierdziliśmy, że no nie chcemy być bez wspólnoty. Chcemy mieć wspólnotę właśnie ludzi, którzy będą z nami. Na początku był pełny kościół Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, przeważnie mężczyzn. Potem przyjeżdżały dziewczyny, kobiety, żony, przyjeżdżały dzieci, całe rodziny, dziadkowie, babcie. Także teraz mamy cały przegląd, całą strukturę kościoła w naszej wspólnocie. Ale również Polacy tak się trochę rozjeżdżają, kupują domy w Cork, poza Cork, trochę się łączą w swoich parafiach i te więzi z naszą wspólnotą tutaj w Cork się trochę rozluźniają. I właśnie patrząc również na zagrożenia, jakie niesie tutejsze życie, tutejsza sytuacja, pogoń za pieniądzem, za dobrobytem i problemy, z którymi ludzie przychodzili małżeńskimi, rodzinnymi do konfesjonału, zwróciłem uwagę, że szczególnie trzeba chronić rodzinę. I w związku z tym, no właśnie, podpowiedź mojego kolegi mówi domowy kościół. O błogosław Panie z wysokiego nieba, o błogosław Panie z wysokiego nieba, co my na tym stole nie zabrakło chleba, hej, nie zabrakło chleba, nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, ani tej miłości do naszej matuli, tej do naszej matuli. Zasiądź Chryste wśród nas i bądź naszym gościem. Rozpoczęło się 5 lat temu, założyliśmy pierwszy
chrąg. Od tego czasu, przez 5 lat, mamy ponad 20 już kręgów. Domowy Kościół jest częścią szerszej formacji, która się nazywa Ruch Światło-Życie. Ruch, któremu początek dał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Podstawową komórką domowego kościoła jest rodzina. To są małżonkowie wraz z dziećmi. I te rodziny mają swoją formację w kręgach, które się składają z 4 do 7 małżeństw, które się spotykają raz w miesiącu w domach na spotkaniu kręgu. Na takim kręgu obecny jest ksiądz, który jest takim kierownikiem duchowym. Oczywiście jest to ruch świeckich, ale ksiądz czuwa, by zwłaszcza ta część formacyjna była zgodna z nauczaniem Kościoła. Domowy Kościół opiera się na kilku zobowiązaniach. Tak naprawdę nikt z nas nie lubi tego nazywać, że są to zobowiązania, więc nazywamy to szanse tak naprawdę. Jest to modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, dialog małżeński, regularna lektura Pisma Świętego, czy namiot spotkania. I właśnie dzięki tym szansom mamy okazję poznać tak naprawdę bliżej Jezusa Chrystusa i przybliżyć sobie naszą osobę razem z Nim, że to wszystko, co przeżywamy razem podczas tych modlitw, podczas właśnie tego wszystkiego, co nam daje domowy Kościół, tak naprawdę mamy dużą szansę na to, żeby po prostu być coraz bliżej Pana Boga. Przyjdź, Duchu Święty, z nadzieją, z pokorą, żebyśmy widzieli, że wszystko jest w Twoich rękach, że cokolwiek się wydarza, Twoja łaska rozlewa się bardziej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, w darze męstwa dla nas, głoszących Ewangelię, abyśmy mogli otwarcie głosić o Chrystusie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z łaską pokoju i radości, aby nasze dzieci też miały odwagę, aby dawać świadectwa wśród swoich rówieśników. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do naszego życia codziennego, do życia wśród Irlandczyków, abyśmy się nie bali, żebyśmy mieli tą odwagę głoszenia Twego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu. Duchu Święty, wspomożycielu. Duchu Święty, orędowniku. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Z mocą, pokojem, nadzieją. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Chcielibyśmy, żeby Bóg był z nami cały czas. Żeby to nie było, że Bóg jest, ale w niedzielę na mszy przez godzinę, albo gdzieś tam jeszcze na modlitwie wieczornej, tylko żeby On był cały czas, tak? On jest z nami cały czas, więc o tym wiem, mamy tego świadomość. Tylko żebyśmy my też przy Nim trwali. Dzięki tej wspólności tak naprawdę mieliśmy okazję poznać, czym jest tak naprawdę sakrament małżeństwa i nauczyć się też z niego czerpać, bo wydaje mi się, że wcześniej nawet nie byliśmy do końca chyba tak naprawdę świadomi, więc wszystkie rekolekcje tematyczne, które mamy tak naprawdę dzięki wspólnocie domowego kościoła, to one nas uświadamiają, one nas uczą też tak naprawdę tej miłości do siebie, takiej pełnej i czystej. Czego też wiara uczy, to miłości, tak? Więc spędzania też czasu z tymi naszymi dziećmi w naszych rodzinach, że przyjechaliśmy tutaj, okej, dorobić się, odłożyć jak najwięcej pieniędzy, kupić domy, czy tam inne rzeczy, ale jeżeli żyjemy blisko Boga, blisko Kościoła i tak jak właśnie w tym domowym kościele, czego nas to uczy, wspólnych modlitw, wspólnego spędzania czasu, to pokazuje nam to jednak tą bliskość naszą i te relacje nasze, że nie tylko pokój za pieniędzmi jest ważna i nie tylko to, co zdobędziemy, co nam się uda odłożyć, tylko to, jak ukształtujemy nasze dzieci.
Słyszałem od Irlandczyków, zwłaszcza na początku, kiedy tu przyjechałem, że Jan Paweł II odwiedził ich dwa razy. Pierwszy raz w 79, kiedy przyjechał na pielgrzymkę, a drugi raz w młodych Polakach, którzy przyjeżdżali tutaj na początku 2000 roku, 2004, 2005, 2006 i później. I mieli taką wielką nadzieję. Ja myślę, że na to wszystko potrzeba czasu, że właśnie praca z domowym kościołem, z rodzinami, które tutaj zostają, chociażby na chwilę, ale wiele z nich zostaje na dłuższe lata. Chcą tutaj, żeby ich dzieci ukończyły szkołę, ukończyły studia. Większość z nich pewnie tutaj zostanie. Jeśli teraz pracujemy z dorosłymi, to ma wpływ na ich dzieci, dobrze je wychowamy, to właśnie z tych dzieci będzie najlepszy materiał na liderów, na tych, którzy pociągną innych do Kościoła, do Chrystusa. Nasza przyjaciółka, kiedy powiedzieliśmy jej, że wyjeżdżamy do Irlandii, to ona wspomniała, no to wyjeżdżacie na misję. Ja sobie pomyślałam, że jak na misję, do żadnej Afryki nie jedziemy. Do Irlandii jedziemy, do pracy, nie? No, żyć w Irlandii. Irlandia, kraj katolicki, podobnie będzie, prawda? Ale coraz bardziej zaczynam rozumieć, że może to jest właśnie nasze powołanie, że to wszystko, co doprowadziło do tego, że tutaj jesteśmy, choć to było trudne i choć też życie tutaj bywa trudne, to zaczynam rozumieć, dlaczego to jest ważne, dlaczego Pan Jezus może chciał nas tutaj postawić.